Dobra, ciśniemy sobie dalej misję, tak jak w poprzednim odcinku, bo trochę jej zostało i musimy je trochę zredukować, ponieważ jest ich właśnie za dużo. Dobra, do kogo nam tu mało brakuje? Mamy ulecz i ulecz, ale jest... O, ale patrzcie, ale nam się idealnie złoży, patrzcie, ulecz bierzemy. A nie, nie idealnie, myślałem, że trzy na raz, no ale dobra, trudno. To weźmiemy tak i weźmiemy o tak. Jaka to jest mapa? Nie, to powinniśmy na spokojnie dać radę leczyć. Chyba, że nasi teammates będą zasysać i będą, nie wiem, nie wchodzić w to, bo już takie rzeczy też się zdarzały, że woleli ginąć niż wchodzić w leczenie. Nie wiem, może byli źli na mnie, może zobaczyli, o, to Bartek, to nie, to ja się nie idę leczyć, tylko ja idę zginąć. I ten. Nie, ale widzę, że się leczą. To dosyć dobrze i dla mnie, bo oni nie giną i ogólnie zadanie się zalicza. No dobra, zobaczmy. No. Nie, 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 weź, wyjazd mi z tymi rakietami. Nie denerwuj tutaj. Się zaraz zdenerwuję i się kurde skończy. Dobra. No, dawaj. Podejdź trochę bliżej. Ja się boję przede wszystkim tego... Jezus Maria, zapomniałem jak on się nazywa. Jezus, ale że nada, żeby zapomnieć jak się nazywa, dobra. Ale wiecie o co mi chodzi, tego strzela rakietami Brick? Nie. Dobra. Mniejsza o większość. Ważne, że się go boimy. I ważne, że ja zapomniałem jego nazwę. I ważne, że się właśnie leczymy, a oni dostają po tyłku. Dobra, aj nie, zostaw mnie, no właśnie. Dobra, poszło. Nie no, generalnie to... Szczerze mówiąc, ich oramy totalnie. Myślę, że sami zresztą to widzicie. On też nie wiem dlaczego widzicie, zamiast strzelać do mnie, to po prostu wchodzi sobie w ten, w nas. I totalnie nic nie robi, nawet nie strzela, no ale cóż, może nie wiem, to jest jego taktyka gry, tak? No, my musimy się leczyć, bo na tym polega nasza misja w tej grze, żeby się leczyć. Dobra, ale niestety straciliśmy nasz punkt, dobra. To musimy szybko nabić sobie tutaj, o, leczenie. O nie, nasz sojusznik został rozwalony. Tak nie może być. Dobra, dlatego zrobimy, o tak. O, no i teraz gra skończona. Wygraliśmy miażdżącą przewagą. 49 do 9 to jest miażdżąca. No i prawie zrobiliśmy misję. No to jeszcze jedną grę zagramy. O, i chyba jak to zagramy, to nie dość, że wypełnimy te oba zadania za leczenie, to jeszcze wypełnimy tą jedną misję, że tam musicie 10 razy kliknąć przycisk zagraj ponownie, jeśli dobrze pamiętam, a ja miałem 9 razy, także 3 zadania na raz zrobimy. No to gitara, to super będzie. Ale dobra, na razie nie, nic nie mówmy, bo może się okazać, że nie zrobimy. Że nasz team będzie jeszcze bardziej zasysał i jedyne co zrobimy, to zginiemy. I o, no właśnie, już prawie zginęliśmy. Para pa pa. Oj, zapomniałem, że Piper ma bardzo duży zasięg. I to wyjaśnia, dlaczego nas ora. Jak traktor pola. Ale kurde, suchary. Suchary jak w familiarze. O, dobra. Dobra. Trochę się podleczymy. O, i ostatkiem sił żeśmy rozwalili przeciwnika. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Myślałem raczej, że tylko obiję, a tu okazało się, że jednak ładnie żeśmy go trafili. Aj ta piper mnie denerwuje. Ja tu ładnie stawiam, no i jeszcze nam rozwaliło. Aj. Ale jesteśmy orani. No, to jest dosyć zacięta walka. Dobra, nie ruszaj się stąd, Nita, bo ty jesteś na wyczerpaniu. A takie łażenie, to się nigdy dobrze nie kończy. O, ale Piper nas wynagrodziła, bo sobie przeskoczyła tutaj. Serio? Ja tak będę stał, dopóki ona nie wyjdzie i mnie to nie obchodzi.
No i co, i co, i oj, 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 piper na blisko już taka nie jest super, oj, 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 ale mi smutno. Niech wali, kurde, niech się wali. Wygraliśmy? O, wygraliśmy, udało się, to dobrze. Mało leczyłem w tej rundzie, ale mam nadzieję, że... O, i widzicie, i tak jak mówiłem, trzy zadania na raz. Skorzystaj z opcji 250, ulecz, ulecz, te po 250, no to super. Ile dostaniemy? A, 800, no to już mamy kolejny poziom. O, i dwa nawet poziomy, no to super. Zgarniemy sobie te gemy. Ja mam wrażenie, że jak tak dalej pójdzie, to ja nawet nie będę musiał gemów kupować, żeby kupić sobie tego, karnet zadymiarski, bo zdobędę go z tych darmowych gemów, choć szczerze mówiąc, jak tak patrzę, no jaką my mamy bohaterkę do wyboru. Zobaczmy sobie. Jaka to jest bohaterka? Lola. Szczerze mówiąc, jak sobie przypominam, jakie ona miała umiejętności, to nie za bardzo mi się widzi kupowanie karnetu dla niej. Kupowanie karnetu to według mnie się opłacało, nie wiem, przy Beli, jak była, w sensie Bele, nie wiem, jak to nazwać. No, ja mówię Bele, chyba że znajdzie się jakiś inny anglista i powie, że o, Bartek, kurwa, to się nie tak nazywa, ty debilu. I ten, ale ja mówię taki, mi tak pasuje i w sumie i co kogoś obchodzi, jak ja to nazywam. A no, a ta Lola to szczerze mówiąc tak trochę w moim mniemaniu zasysa, nie jest takim dobrym herosem, no ale może się mylę. Dobra. Jakie my tu mamy jeszcze zadanie? Mamy pokonać 15 przeciwników i nie, nie chciałem tu wejść. Chciałem wejść o tutaj. Wiecie co, niby mamy starcie solo, ale Jhin na starcie to nie jest chyba dobry pomysł na solówę. Tak mi się wydaje. Myślę, że Jhin to jest lepszym, nie wiem, lepszą opcją na... Poczekajcie, zobaczymy sobie na mapy i określimy, gdzie mniej więcej Jhina można rzucić. Dobra, z tych wszystkich map, które w sumie według mnie są trochę średnie dla Jhina, to... Ta wygląda najbardziej obiecująco. Ale zobaczymy. Może będę zasysał. Mamy dużo gości na dystans, co mnie trochę niepokoi. Niepokoi mnie dlatego, bo no, musimy mieć też jakichś tanków, tak? Ktoś musi przyjmować obrażenia i. No, ale widzę, że jednak nam to, że tak powiem, nie grozi jakoś tutaj z powodu braku. Jaka tam była supermoc, bo już nie pamiętam. A, przyciąganie, dobra. Że przeciwnik wpada ten. Dobra, dobra, bo już zapomniałem w ogóle, bo długo Jhinem nie grałem. No zdarza się, jak człowiek nie gra dużo, to zapomina. No i teraz to mu w sumie przysługę tak naprawdę tylko zrobiłem. Bo przyciągałem. A myślałem, że trochę chociaż mu zadam więcej. Odruchowo kliknąłem, wiecie o co chodzi. No nie, no ej, nie, 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 dobra, uff, już było bardzo blisko, już się bałem, że pierwszy wystrzeli i będzie problem. No nie, no, jakim cudem, ty, jakim prawem on ma, znaczy ona, Nita, ma taki długi zasięg. Nie, no, to już było przegięcie. Ja się nie spodziewałem, że oni takie zasięgi mają, no kurde. O, ładnie, ładnie zaorał. O, no i ładnie, żeśmy go zaorali. Teraz trzeba ten. Teraz trzeba ładnie tutaj zaorać przeciwnika. No i nie dość, że ich ładnie zaoraliśmy, też wygraliśmy. No dobra. Ale ile przeciwników żeśmy rozwalili? 8. No, całkiem nieźle. Może zagrajmy jeszcze raz sobie. Czy nam się uda w tym meczu już osiągnąć? Musielibyśmy zabić jakieś 7 osób. Nie brzmi to tak jakoś odlegle w porównaniu do poprzedniego meczu, ale mam niestety wrażenie, że to był ewenement, że raczej takie super akcje z meczów się nie powtórzą. O, dobra. Teraz musimy po chamsku kraść kile, bo potrzebujemy ich 7. Także będziemy chamsko kraść. O, dobra. O, właśnie tak będziemy chamsko kraść. Bo nam chodzi głównie o wykonanie zadania. A, no i zabranie killa. Oj, 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 oj. Dobra.
Oj, 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 oj. Dobra. Dobra. Wziąłem go, złapałem, bo widziałem, że ten, że nasz przeciwnik idzie do naszego ziomka, a nie chciałem go. O. A, no to Jessie go rozwaliła, bo już myślałem, że może ja. Ale przynajmniej wygraliśmy. Ale z siedmiu to na pewno żeśmy nie rozwalili. No właśnie, tak myślałem. Bo ta rozgrywka była trochę za krótka. I tak mi coś wychodziło, że no siedmiu to nie. No ale dobra, trudno, to teraz to naprawimy i rozwalimy trzy osoby co najmniej. A akurat trzy osoby to nie jest taki odległy wynik. Dobra. Kuriera z telefonem dalej nie ma. Jak zwykle. Przecież po co ma przyjechać? Pewnie przyjedzie akurat jak pojadę do pracy, albo jak nikogo nie będzie. Ach ci kurierzy. Dlatego przeważnie zamawiam przez InPosta, ale. No ale dzisiaj się nie dało, niestety. Niestety się nie dało, bo w Apple Store nie ma takiej metody wysyłki. A szkoda. Dobra, ja tutaj dalej o telefonie, no bo w sumie nagrywam ten odcinek w ten sam dzień, w który poprzedni. Bo nie jest tajemnicą, że się na odcinki nagrywa wcześniej, a potem się je wrzuca, jako zaplanowane. Bo wiadomo, nie zawsze jest czas i ogólnie nie zawsze właśnie jest dobry moment, żeby wrzucić, bo na przykład nie wiem, nie macie czasu, żeby odpisać na komentarze. O, i udało się, ale czy my w ogóle trzy osoby, bo tak się rozgadałem i co jedną, ojej. Dobra, wiecie co, ja już nie gadam o tym telefonie, bo tak się zagadałem o tym telefonie, że zapomniałem w ogóle strzelać do przeciwników i nie, no jeden za, nie, jeden zabity na grę, to jest fatalny wynik, to jest w ogóle, szczególnie, że wygraliśmy. No to bez przesady, no. Szanujmy się trochę. Nie, 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 o, dobra, to jest mój kill, dobra, czyli jeszcze jeden kill został, bo mieliśmy 13, a potrzebujemy 15, no to jeszcze jeden kill. No, 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 no minimalnie, no ja liczyłem specjalnie, specjalnie podszedłem, żeby ten, żeby tutaj, kurde, trafić. Jeszcze przez przypadek wyłączyłem nagrywanie, bo miałem ten przycisk nagrywania bardzo blisko tego przycisku strzelania i tak. No nie, no i znowu mi ukradli killa. Ja chcę tylko jeszcze jednego killa, czy ja tak dużo wymagam? Naprawdę? O, tak. Udało się? Tak, udało się. Czyli chyba już powinniśmy zadanie wykonać. Tak? Tak? Czy nie? No nie, no, aj, no. No i teraz będę żył w niewiedzy. Dobra, zobaczymy, czy się udało, czy się nie udało. Uwaga. Dobra, udało się, uff, dobra. Dobra, na szczęście się udało. Dobra, mamy kolejne zadanie i kolejny poziom. Zobaczmy, co, ile mamy w ogóle nagród do odebrania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Poczekamy sobie tak co najmniej do 10, 20, najlepiej 20, bo to. No bez przesady, no z 10, z 6 nie będę robił openingów, to bez sensu. Dobra, no to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku.